W dzisiejszym odcinku mapy i poziomy likwidacji na Kingfisher. Zapraszam do materiału. Cześć, ITTech z tej strony i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim przejdziemy dalej do materiału, to na początek mały disclaimer. Pamiętajcie proszę, że prezentowane materiały na moim kanale, czy na Twitterze i na wszystkich innych social mediach to nie są porady inwestycyjne. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Jeżeli szukacie doradcy inwestycyjnego, no to musicie zgłosić do takiego, który jest certyfikowanym. Nie znajdziecie tylko treści edukacyjne. Pamiętajcie o tym, wszelkie decyzje podejmujecie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Ok, a teraz przechodzimy już do materiału. Często w komentarzach pytacie mnie, w jaki sposób odczytywać te poziomy likwidacji, które prezentuję na Twitterze na przykład, bo najczęściej tam publikuję oraz na moim kanale na Telegramie. Zachęcam Was i odsyłam Was również do Twittera oraz do Telegrama. Jeżeli jeszcze Was nie ma, podłączcie koniecznie do śledzenia i do obserwowania. Wszystkie linki oczywiście będą pod filmem. No i tutaj jest, tak jak wspomniałem, na Twitterze najczęściej publikuję te poziomy likwidacji. To są dwie wersje mapy najczęściej. To jest taka, można powiedzieć, pozioma. No i druga wersja to jest taka mapa pionowa. Ok, jeżeli chcecie sobie zarejestrować konto na Kingfisher, bo na tym serwisie znajdziemy te potencjalne poziomy likwidacji oraz mapy likwidacji. Oczywiście link Wam umieszczam również pod filmem. To jest link afiliacyjny. Tak, materiał nie jest sponsorowany. Teraz tak, jeżeli chcielibyście sobie założyć konto, to sobie klikacie w mój. Generalnie możecie sobie również skopiować mój dashboard. Tutaj jest on pod filmem. Mam oczywiście tutaj po założeniu konta również domyślne dashboardy. Teraz jak z nich korzystać? Klikamy sobie tutaj w bazar i tu mamy domyślne dashboardy jakby stworzone przez Kingfisher. Tutaj mamy na przykład z orderbookiem, z poziomem likwidacji, z takim GEX narzędziem. No możecie sobie wybrać tutaj generalnie dowolne. Ja Wam również wkleję ten dashboard mój. Teraz tak, no oczywiście wiadomo, że Kingfisher jest serwisem płatnym. Jeżeli chcielibyście korzystać, no to musielibyście sobie wykupić. Tutaj mam dostęp wykupiony, mam tutaj konto profesjonalne, które mogę korzystać. Jest też możliwość skorzystania z opcji darmowej. Mamy coś tutaj takiego jak spin, zwane koło fortuny. Klikacie sobie tutaj, macie możliwość zakręcenia kołem i możecie to robić jeden raz w godzinę. Ewentualnie możecie też na przykład tweeta wspomnieć o serwisie Kingfisher, no i po potwierdzeniu otrzymacie kolejną możliwość losowania. I tutaj często generalnie się udaje to trafić w tym kole fortuny, także trafiając kredyty na przykład możecie trafić 1, 5, 10 odczytów. Ja kiedyś na samym początku tak działałem, nie było z tym większego problemu, także to działało dosyć fajnie, można było sobie ponabijać te liczniki tak z wyprzedzeniem, więc wtedy kupujecie odczyt. Teraz, jeżeli chodzi o poziomy likwidacji potencjalnych, to jak to jest mniej więcej liczone? Pytaliście też w komentarzach. Otóż nie są to poziomy, nie wiem, odczytane z orderbooka typowo z giełd. To są poziomy kalkulowane generalnie. Tutaj to, co wszystko widzimy, to jest tam jakiś sekretny algorytm tutaj Kingfishera i oni tutaj kalkulują potencjalne poziomy likwidacji. I teraz mamy kilka rodzajów tych likwidacji. Ja używam w zasadzie najczęściej tej optical opti. Tutaj, tak jak Wam zaznaczam na Twitterze często, to są potencjalne likwidacje w krótkim terminie na wysokiej dźwigni. I dajmy na to tam dźwignia X50 w górę, X75, X100 czy nawet X125. To są takie w najkrótszym terminie możliwym, najbliższe jak likwidacje. Tutaj jeżeli chcielibyśmy sobie, i tutaj oczywiście wybieramy dla jakiej giełdy, ja tutaj zawsze dam różnych giełd, możemy oczywiście szczególnych taki odczyt. Tutaj możemy również dla BTC, dla ETH i dla innych kryptowalut. No i tutaj po wybraniu na przykład All Leverage klikamy sobie Last, jest przycisk wybrania. Czekamy na wczytanie się tej mapy. All Leverage oznacza, to są likwidacje takie bardziej w długim terminie, czyli wszystkie likwidacje, które potencjalnie są na rynku możliwe. Wtedy ja tutaj sobie zmieniam interwał na jednogodzinny. Żeby to można było bardziej sensownie zauważyć, no to jakiś bug licencjonowy podskoczyła do 31 tysięcy. Oczywiście nie ma miejsca. I wtedy sobie tutaj zoomując odpowiednio możemy sobie te poziomy zobaczyć. No i teraz w skrócie
żeby tak jak najprościej Wam to wytłumaczyć. Czyli tak, tutaj mamy sobie cenę, zakładajmy na to. Teraz tak, wszystko co znajduje się nad ceną, czyli ten obszar, to są potencjalne poziomy likwidacji short. Jeżeli ktoś zagrywa na spadki, to tutaj są potencjalne likwidacje tych shortów. Tutaj pod ceną mamy likwidację pozycji long, tak prostszym sposobem. No i odwrotnie na tej pionowej mapie, na tym słupkowym wykresie mamy tak, po lewej stronie mamy tutaj pozycję long, po prawej stronie mamy pozycję short. To nie ma jakiejś wielkiej filozofii, bo często widzę pytania takie pod moimi postami na Twitterze właśnie, także koniecznie to warto wiedzieć, no bo to są podstawy jakby tutaj, jeżeli chodzi o te wykresy. Zanim przejdziemy dalej, to mam do Was prośbę, żebyście wrzucili łapkę w górę, jeżeli Wam się materiał podoba, zostawcie komentarz, dajcie znać, czy korzystacie z poziomów likwidacji, czy Wam pomaga to w graniu. No i oczywiście zostawcie suba, żeby być na bieżąco z moimi materiałami, które publikuję tutaj na YouTubie. No i nie zapomnijcie dołączyć do wszystkich social mediów, wszystkie linki macie w opisie. Dobra, i lecimy sobie dalej. Tak jak wspomniałem, ja używam głównie tutaj tej wersji Tactical Opti, czyli tej krótkoterminowych likwidacji. Jeżeli mam na myśli na przykład rozgrywanie tutaj tradingu, granie generalnie na jakiejś większej dźwigni. Pamiętajcie oczywiście, że granie na dźwigni wiąże się z wysokim ryzykiem. Niemniej jednak tutaj ten serwis dosyć fajne, ciekawe możliwości oferuje, bo jeżeli mamy duży klaster likwidacyjny, na przykład dajmy na to tutaj, no to animatorzy rynku, powiedzcie, a tak na logikę. Wiadomo, że rynek czasami się wbrew logice porusza. Opłaca im się wycinać tutaj, żeby podbijać cenę do tych 29,100 i nie wyciąć żadnych shortów, czy lepiej na przykład giełda zarobi więcej pieniędzy, jeżeli wytniemy tutaj tą strefę. No zdecydowanie to może więcej zarobi giełda, jeżeli wytnie tutaj tych longujących, że często poziomy likwidacji działają po prostu jak magnes. Oczywiście nie traktujcie tego zero-jedynkowo, że zawsze tak będzie. Ja tutaj generalnie wspieram się jeszcze funding rate'em na najczęściej. Mam tego narzędzia Coinalyze. No i generalnie funding rate, jak widzę, że jest dodatni, no to znaczy, że wiem, że generalnie na przykład może nastąpić tak zwany long squeeze i możemy mieć wycięcie tych pozycji długich, które się znajdują. Ja chciałem Wam pokazać takie kilka przykładów. Zobaczcie tutaj, jak to było. Mieliśmy teoretycznie do wyczyszczenia taki niewielki klaster pozycji short, ale po lewej stronie mieliśmy jakby więcej pozycji long do wyczyszczenia. No i cena w tym wypadku poszła w dół i wyczyściło dokładnie całą tą strefę. I podobnie tutaj dzień wcześniej, zobaczcie, mieliśmy większą strefę, jeżeli chodzi o shorty, tutaj w tym miejscu. O longów było niewiele. No i co się stało? Cena zareagowała i wszystkie shorty zostały wyczyszczone, co tutaj wrzucałem, potem aktualizację i potem większe klastry longów. Także mam nadzieję, że tutaj Wam to rozjaśniłem, jak to wygląda. Jest to dosyć proste do odczytywania i naprawdę może pomóc to Wam uzyskiwać fajne rezultaty w tradowaniu. Tą sami piszecie w komentarzach, że bardzo fajnie się te mapy likwidacji sprawdzają, także no, bardzo fajne narzędzie, przydatne w tradingu, warto korzystać na pewno. Wrócę jeszcze na chwilę do tego dashboardu, mówię, z czego tu jeszcze można korzystać. Pojawił się taki nowy indykator tutaj, liquidation ratio, potencjalne. Zobaczcie, tutaj mamy dla różnych kryptowalut, na przykład dla Bitcoina, ETH, Arbitrum, Doga, BNB, Solany, XRP, LTC, OP, Optimism, Link i Chiliz. No i to jest tak, all leverage to są jakby likwidacje właśnie w długim terminie, to co Wam mówiłem. Zwiększymy sobie to. Czyli tutaj mamy stosunek potencjalnych likwidacji na przykład na pozycji na Bitcoinie albo na ETH. Widzicie, jest więcej longów potencjalnie do wycięcia. A jeżeli damy sobie tutaj w Tactical Opti, to mamy w krótszym terminie, już tutaj dla Bitcoina na przykład się zmienia, bo mamy więcej longów, więcej shortów do wycięcia, 54%. Natomiast co ciekawe, na ETH jest 76% więcej longów. I tutaj jak widzicie, w chmurce pojawia się totalna ilość likwidacji potencjalnych 742 miliony, z czego 569 milionów pozycji długich i 172 miliony krótkich zostawionych.
No tutaj jeszcze jest liquidation chart, bo akurat no, musielibyście mieć płatne konto, żeby to odczytywać, ale tutaj mniej więcej zlecenia pojawiają się na bieżąco. Poziomy likwidacji to ominę, ale jest jeszcze jedna rzecz, coś takiego jak heatmapa. Tutaj jak wygenerujecie sobie tę likwidację w tym miejscu, to możecie sobie nacisnąć. Ja mam to już w dashboardzie dodane, więc tutaj mogę sobie dać odczyt. Dajemy sobie latest. No i generalnie teraz w jaki sposób odczytywać te poziomy likwidacji. Ja tutaj sobie użyłem też optical opti. Tutaj mamy taki parametr jak pokażę. Tutaj generalnie jeżeli chodzi o likwidację, to im ciemniejszy kolor, czyli im bliżej tam fioletowego i czerwonego, tym większe obszary likwidacyjne, więc ja sobie tutaj te najniższe likwidacje pomijam, ustawiam sobie przynajmniej wartość w granicach 1 lub powyżej. Wtedy sobie widzimy dokładnie po ustawieniu poziomy likwidacji takie znaczące. One są zaznaczone na tych kolorach, no im ciemniejszy generalnie, tym większy poziom likwidacji. No, ta mapa też jest fajna. Ja generalnie z niej korzystam, tak, żeby zrobić sobie jakby taki overview, ogólny taki przegląd tych likwidacji, więc z tego też można korzystać. Jest jeszcze, mam coś takiego dodane jak long versus short, czyli ilość pozycji otwieranych, jeżeli chodzi o pozycje long i short. Tutaj sobie można fajnie zobaczyć interwały 24-godzinne, 12-godzinne, 4-godzinne i z ostatniej godziny jak jest. No i tutaj kolejną rzeczą mam jeszcze order booki ustawione, to już są typowo order booki i zlecenia. No i tutaj też to działa tak, że generalnie nad ceną mamy pozycję sprzedaży, pod ceną mamy pozycję generalnie kupna. Ja sobie w ten sposób to ustawiłem. Tutaj sobie ustawiłem takie parametry i na czerwono dałem sobie wszystkie generalnie rynki futures i derywatyw, tak jak widzicie, zmieniłem sobie na ten sam kolor. No i tutaj to zduplikowałem obok i zrobiłem to dla rynku spot. Także mam takie dwie mapki. Też jest w tym dashboardzie dodane. Wy to macie wszystko pod, ten link do dashboardu macie pod filmem, także możecie sobie to skopiować. Gwoli podsumowania, pamiętajcie, żeby sobie założyć konto, link macie w opisie. Pamiętajcie, że można kręcić kołem fortuny i można spróbować tam raz na godzinkę sobie wylosować darmowe odczyty. Natomiast jeżeli ktoś chce skorzystać z zakupu, to oczywiście może to zrobić. Także dajcie znać koniecznie jeszcze raz w komentarzu, co myślicie o tym narzędziu. Bijcie łapę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że istnieje również możliwość wspierania mojego kanału, więc jeżeli ktoś docenia moją pracę i chciałby dołożyć cegiełkę do rozwoju kanału i rozwoju treści, to zachęcam do odwiedzenia mojego Patronite'a. Tutaj adres macie, linki macie również w opisie, czyli patronite.it.tech.pl. Z góry dziękuję wszystkim patronom. Dziękuję dotychczasowym moim wspierającym. Dokładacie cegiełkę do rozwoju tego kanału. Jeżeli ktoś by chciał, to również w newsletterze jest możliwość, opcja subskrybowania płatnego tego newslettera. Zasadniczo treść newslettera darmowego i płatnego jest identyczna. No tutaj dodatkowo uruchomiłem to jakby w formie wsparcia. Jeżeli ktoś chce podziękować za newsletter, za całą pracę moją, to może to zrobić wykupując za 5 dolarów na miesiąc ten newsletter. Dodatkowo oczywiście otrzymacie benefity. Między innymi zostaniecie dodani do grupy na Telegramie dla patronów, także tam będziecie mogli mi zadawać bezpośrednie pytania, tam będziemy mieli taki bardziej ścisły kontakt. Jeżeli macie jakiś problem, jakieś zapytania, to oczywiście możecie mnie tam złapać i od tego ta grupa również jest. Także raz jeszcze wielkie dzięki za wasze wsparcie. No i z mojej strony to byłoby wszystko w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.